Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a rozmawiał będę z burmistrzem miasta Jasła, panem Ryszardem Pabianem. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby w krótkich słowach podsumować 4-letnią kadencję Pana jako burmistrza miasta Jasła. Były to trudne 4 lata? Czy trudne? Na pewno tak, aczkolwiek dające wiele również satysfakcji. No na pewno, jeżeli widziało się kiedyś JDG-a dzisiaj, to jest ta satysfakcja. Jeżeli widzi się piękne dni wina na Jaśle, to można, w Jaśle, to można być zadowolonym, ale to też nie były bardzo łatwe 4 lata. Kończył się budżet unijny, nie zaczynał się nowy, brak środków unijnych. Każdy samorząd na to cierpiał. Tak. Nowa perspektywa rzeczywiście zaczęła się w 2014 roku, a tak naprawdę od ubiegłego roku dopiero zaczęły funkcjonować jakiekolwiek działania w ramach tej perspektywy, co nie znaczy, że nie prowadzone były inne prace, chociażby właśnie ten Dom Kultury, od którego na dobrą sprawę rozpocząłem swoją kadencję. To były pieniądze jeszcze z Jeszcze z poprzedniego naboru. Poprzedniej perspektywy. Tak rzutem na taśmę udało się jeszcze zdobyć. Ten projekt był złożony w 2010 roku, natomiast wtedy nie uzyskał dofinansowania mimo dobrej oceny, ale ze względu na to, że zostały środki w ramach oszczędności, zaproponowano nam przystąpienie do realizacji. W krótkim okresie udało się przygotować dokumentację, bo trzeba było ją oczywiście poprawić, bo zmieniły się pewne również uwarunkowania, ale w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu udało się te 10 milionów, prawie 10 milionów, które żeśmy dostali, zagospodarować, a dzisiaj chyba wszystkich ten obiekt cieszy. To taka wizytówka Jasła chyba? Myślę, że jedna z wielu. No właśnie, jedna z wielu, bo później mówi się, jaki jest sport w mieście, widać go po obiektach. Obiekt Czarnych Jasło troszeczkę nie przypomina pięknego stadionu, ale za to inny obiekt sztuk walki, czy gdzie młodzi ludzie mogą ćwiczyć, dzieci mogą ćwiczyć, on zachęca i tam rozwija się prawdziwy sport. Tak, stadion taki z prawdziwego zdarzenia, z zapleczem lekkoatletycznym, rzeczywiście to jest coś, na co Jasło czeka, ale ja wierzę, że jak wszystko i to doczeka się realizacji, w tej lokalizacji, którą mamy i której mówi się popularnie Stadion Czarnych, mimo że to jest obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tam nie uda się niczego więcej zrobić oprócz, powiedzmy, modernizacji płyty, modernizacji ewentualnie widowni i boiska treningowego o sztucznej nawierzchni. Taka propozycja powstała. Złożyliśmy wniosek w ramach programu, który ogłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Czekamy na rozstrzygnięcie. Być może uda się jeszcze to zrealizować. Jeśli nie, będziemy myśleć o realizacji w inny sposób, ale tak jak wspomniałem, ten stadion z prawdziwego zdarzenia, z widownią, gdzie będzie można rozgrywać również zawody lekkoatletyczne, dalej jest oczekiwany przez społeczeństwo miasta Jasła i wierzę, że uda się go zrealizować. Na to jest i też już jest pomysł. Mówiąc o inwestycjach, wiele mówiło się o Placu Inwalidów Wojennych. Tak naprawdę wielu mieszkańców Jasła dowiedziało się, że ten plac, który jest koło kina Syrwa, taką nosi nazwę. Tak. Więc mówmy właśnie o Placu Inwalidów Wojennych. To jest ten plac z kotwicą statku Jasło obok kina Syrena. Ten temat pojawił się, kiedy składaliśmy projekt w ramach naborów w projektach transgranicznych Polska-Słowacja. Tam jakieś pomysły na realizację, na zagospodarowanie tego placu były. Ten projekt na tę chwilę nie ma jeszcze dofinansowania. Jesteśmy na liście rezerwowej, aczkolwiek złożyliśmy skargę i ona została uwzględniona. Czekamy na rozstrzygnięcie. Będzie na nowo projekt oceniany. Wówczas mogłoby dojść do jego realizacji. Tu trzeba wspomnieć o tym, że projektowanie tego placu było realizowane w ramach projektu partycypacyjnego, a więc z udziałem przede wszystkim młodzieży, bo tak on będzie dedykowany właśnie dla młodych. Chcieliśmy, aby to oni decydowali
o tym, co tam powinno powstać. Jakie pomysły mieli młodzi? Było to prowadzone pod okiem ekspertów, prawda? Więc tutaj też pod kątem możliwości technicznych realizacji niektórych rzeczy na pewno to miało jakiś wpływ. Myślę, że jeśli uda się zrealizować, będzie cieszył i oko, i przede wszystkim tych, którzy będą z niego korzystać. Mówimy o tym placu, ale też mówimy o tych schodach, które prowadzą, tak. I dotyczy to również i placu Żwirki. Tak, jest to projekt kompleksowy właśnie od placu Żwirki poprzez ten pasaż wzdłuż kina Syrena, a na placu Inwalidów Wojennych kończąc. To będzie projekt taki właśnie skierowany dla młodych ludzi, żeby oni mieli takie miejsce dla siebie? Taki był zamysł i taka będzie realizacja. Ale trzeba by wspomnieć, że to nie tylko ten obszar, to także powiązane z nim ulica Czackiego i przede wszystkim budynek szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego, gdzie planowane jest Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości. Na ten obiekt również został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mówimy tutaj o rewitalizacji, wartość projektu około 15 milionów złotych. Dofinansowanie no maksymalne narzucone warunkami konkursu to 10 milionów złotych, ale będziemy się o to ubiegać. Dziś jest tam parking, czyli zlikwidowany byłby ten parking? Nie, on będzie nadal służył jako parking, plac Żwirki Wigury, bo przecież przy tego typu obiekcie konieczny jest parking. Panie burmistrzu, mówiąc o inwestycjach, nie udało się zrealizować tak zwanego łącznika KG2, o którym mówi się już chyba już nie pierwszą, a którąś z kadencji. Tak, rzeczywiście, aczkolwiek nie jest to zadanie miasta, jest to realizowane jako zadanie wojewódzkie, oczywiście przy wsparciu Jasła, budżetu miejskiego, ale mam tutaj dobrą wiadomość. Na ostatniej Radzie Budowy, a w zasadzie jeszcze Radzie Projektu, poinformowano, że wszystko praktycznie jest na końcowym etapie. Do połowy października powinien być złożony wniosek o decyzję z RIDOS-ką, która by pozwalała przystąpić do realizacji. Ten łącznik jest bardzo potrzebny dla Jasła? Jak każdy łącznik no, przeniesie czy weźmie na siebie część ruchu, więc na pewno odciążenie dla innych kierunków. Ważnym elementem, który wprowadził Pan, jest tak zwany budżet obywatelski, czyli mieszkańcy poszczególnych dzielnic sami mogą decydować, na co przeznaczane są pewne pieniądze tak. U nich jakby na osiedlu. Jak to jest w Jaśle? Cieszy się to dużym popularnością? Nie taki jest generalny zamysł, aczkolwiek to, co Pan redaktor powiedział, rzeczywiście ma miejsce. Na 32-33 złożone projekty, ale 32 spełniały warunki formalne. Tylko kilka dotyczy tematów, nazwijmy to globalnych, miejskich. Większość jest typowo osiedlowymi. I już mamy taki pomysł, aby ten regulamin tak dopracować, aby pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski podzielić właśnie na zadania globalne i te, które chcą realizować mieszkańcy osiedli. Myślę, że to będzie sprawiedliwe i znajdzie zrozumienie, bo chcielibyśmy, aby to były realizowane przede wszystkim zadania no, miejskie, nazwijmy. Po to jest to budżet obywatelski, aby o tym, co w mieście wypowiadali się przede wszystkim mieszkańcy, co nie znaczy, że nie ma potrzeb na poszczególnych osiedlach. Czasem są to drobne sprawy. Czy aż powinny być obejmowane budżetem obywatelskim? No pewnie, jak wszystko będzie ewoluować i regulamin zawsze można dopasować pod to, co widzimy, że jest potrzebne. Nie wszystkie gminy miejskie wprowadziły taki budżet. Z perspektywy czasu uważa Pan, że jak się przekazuje tej trochę władzy do podzielenia środkami mieszkańcom, to jest lepszy oddźwięk, nie wiem, mogą bardziej przy tych mniejszych sprawach sami decydować? Myślę, że tutaj no, podstawowa sprawa to jest samorząd miejski, a więc z udziałem mieszkańców. To nie jest tak, że do tej pory mieszkańcy nie mieli prawa wypowiadać się o tym, co chcą realizować. Co roku na
osiedla były przydzielane pieniądze i tam zarządy osiedla przekazywały nam swoje propozycje. Ja wierzę, że w uzgodnieniu z mieszkańcami. Przed nami etap oceny przez komisję weryfikacyjną zgodnie z regulaminem, a niedługo rozpocznie się głosowanie, do czego serdecznie zachęcam. Wybierzcie Państwo te projekty, które naprawdę Was interesują. Panie burmistrzu, i taka, myślę, dla każdego samorządu bardzo ważna sprawa, to jest ustawa o gospodarowaniu odpadami. To jest tak zwany problem śmieciowy albo bardziej globalnie ochrona środowiska, bo to w tym wszystkim się mieści. Tak. Jasło, mając trzy rzeki wokół siebie, musi bardzo zwracać uwagę na ochronę środowiska, mając trzy drogi, które prowadzą i ruch komunikacyjny przez środek miasta również. Tak. Jak udaje się to zrealizować? Jesteśmy rzeczywiście węzłem komunikacyjnym. Jesteśmy miastem położonym w dolinie, co też nie jest bez znaczenia, bo to przewietrzanie tak zwane miasta jest utrudnione. I ten smog jednak jest. Jesteśmy wpisani na listę tych miast, które mogą ubiegać się o dodatkowe środki z tego tytułu i mają jakiekolwiek ułatwienia. Aczkolwiek o wszystko trzeba walczyć. I tak, poczynając właśnie od tych działań, które już zostały zrealizowane, bo przecież kolektory słoneczne, bo przecież instalacje fotowoltaiczne, termomodernizacje, co też przecież obniża zużycie energii. W tej chwili uruchamiamy kolejne działania, składamy wnioski na wymianę kotłów centralnego ogrzewania w domach prywatnych, a oprócz tego na przyłączenia do sieci ciepłowniczych budynków wielorodzinnych, więc te działania cały czas są realizowane. Same odpady, czy tak popularnie zwane śmieci, też stanowiły problem w ostatnim czasie. Tutaj jest kilka czynników, które na to się składały. Przede wszystkim, co zresztą potwierdziło pismo od pana marszałka, problem z cementowniami. Przez jakiś czas przestały odbierać te frakcje, z których produkowano paliwo alternatywne. No właśnie, cóż mają takie firmy do odpadów, tak, do śmieci w mieście Jaśle na przykład? W tej chwili w zasadzie jak najmniej śmieci czy tych odpadów składuje się na składowiskach. Większość powinna być zagospodarowana i tutaj właśnie w tym problem, że to zagospodarowanie było zakłócone przez nieodbieranie przez cementownie. Bo one spalają. Tutaj instalacje, te RIPOKi funkcjonujące na terenie naszego województwa, do których mamy prawo dostarczać odpady, no były, że tak powiem wprost, przeładowane. Nie udało się po prostu wywieźć tych frakcji, które normalnie były wywożone. A na dodatek nie udało się w zaplanowanym terminie uruchomić spalarni w Rzeszowie. My jako jedno z nielicznych miast mamy podpisane porozumienie ze spalarnią, że będziemy tam mogli oddawać nasze odpady, ale z tych planów niestety, które mówiły o rozpoczęciu spalania od 1 lipca, nic nie wyszło. Dalej jest spalarnia w fazie rozruchu. Miejmy nadzieję, że od października już będzie to normalnie funkcjonować, a wtedy problem powinien zniknąć. To nie tylko jest problem miasta Jasła, tylko... Tak, wszystkie okoliczne gminy, a przede wszystkim gminy tego regionu południowego, bo on w tej chwili tak się nazywa, mają ten problem. Instalacja w Krośnie zdecydowanie ograniczyła swoją działalność. Będą w tej chwili przebudowywać, modernizować swoją instalację. Stąd też ograniczenia. Nie jest uruchomione, nie powstały, nie zmodernizowana, ani nie modernizuje się RIPOKa. Instalacji, przepraszam, bo ona nie ma jeszcze tego statusu w Ustrzykach. No stąd też wszyscy muszą odwozić odpady do instalacji zastępczych. Tutaj trzeba powiedzieć, że województwo też dostrzegło ten problem i na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Wojewódzkiego przyznano nam dodatkowe instalacje zastępcze, do których w tej chwili możemy odwozić odpady. I panie burmistrzu, powiedzmy, wysypiska śmieci w Jaśle nigdy nie będzie.
instalacja, która będzie segregowała i będą wywożone, a czas, kiedy budowano wysypiska już minął. Teraz typowych wysypisk już nie ma. To trzeba tak sobie przede wszystkim powiedzieć, to są instalacje zagospodarowania odpadów. Typowe składowiska no już są przeżytkiem, nie powinno się składować, zresztą narzuca nam to ustawa o odpadach. To myślę dobra informacja dla mieszkańców. Myślę, że tak. Panie burmistrzu, za 3 tygodnie wybory, zbliża się 21 października, w którym mieszkańcy będą wybierali swoich przedstawicieli do samorządu. Między innymi będą głosować i na pana, bo jest pan kandydatem na burmistrza, na reelekcję. W jakim nastroju dzisiaj przed wyborami? Tak. Chyba to nic dziwnego, że po pierwszej kadencji chcę kontynuować to, co zostało zaczęte, tym bardziej, że tych działań rozpoczętych, przygotowanych jest naprawdę dużo i byłoby miło, gdybym miał możliwość je kontynuować. Nastrój? Ja zawsze jestem optymistą. Dziękuję, a ja przypomnę, że rozmawiałem z burmistrzem miasta Jasła, panem Ryszardem Pabianem. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia Państwu.